Sponsorem programu jest restauracja Pergola, niezwykłe miejsce z najlepszym widokiem na wrocławską fontannę multimedialną. Dzień dobry Państwu, witamy w programie Hej Śląsk, a dzisiaj naszym gościem jest Kuba Łabojko, pomocnik Śląska Wrocław. Cześć Kuba. Dzień dobry. Kuba, na początek powiedz prawdę, jak strzelałeś z arką, to był strzał, czy to było jednak podanie i wpadło? No nie, to nie był strzał, to nie było nawet mierzone, to raczej była wyrzutka, by ponowić po prostu akcję i udało, że cieszę się, że wpadło, no po prostu tak nie zamierzałem strzelać, zamierzałem rzucać, więc cieszę się, że wtedy wpadła, a to miało przełożenie na to, że wygraliśmy po prostu ten mecz, więc tym bardziej radość była jeszcze większa. No tak, no i fajne podejście, bo często piłkarze kłamią, że tak, chciałem strzelić, widziałem, że bramkarz wyszedł, prawda, tu proszę, piękną bramkę strzeliłeś, no ale się przyznajesz, że nie taki był zamiar, za co też należy się oczywiście szacunek. Kuba, kibice się mnie pytają o to, czy ty jesteś w stanie grać na pozycji numer 8, bo grasz na szóstce. Tak też chyba zdaje się grałeś też w Rakowie, prawda? Z którego do nas przyszedłeś. Jak jest z tą ósemką? To znaczy, jeśli chodzi o pozycję na boisku, no to moim podstawowym jest ta szóstka i na niej się, na tej pozycji się cały czas uczę. Jest to moja podstawowa, więc na tej się czuję najlepiej. Natomiast jeśli chodzi o ósemkę, grałem już na przykład w ostatnim meczu z Arką, gdzie wygraliśmy 4-0 na pozycji numer 8, Augusto był tą szóstką. Chociaż mam większe inklinacje do gry w defensywie niż w ofensywie, natomiast nie miałbym z tym problemu. Ale jeżeli chodzi o tą pozycję ósemki, duża jest rywalizacja w ogóle w środku pola na ten moment w Śląsku. Jest kilku zawodników do gry przede mną, więc na pewno ja bym się skupił na tym, że gram na szóstce i to jest moja ta główna pozycja. Jasne. Pytam specjalnie właśnie z uwagi na to, że mamy tą szeroką kadrę i doszedł Diego Zivulić właśnie na pozycję numer 6. To przede wszystkim chciałem zapytać, jak ty go oceniasz jako piłkarz? Jak on się prezentuje na treningach? To na pewno Diego jest zawodnikiem o dobrych parametrach. Jest wysoki, jest silny, dobrze zbudowany. Jeśli chodzi o taką szóstkę, no to na pewno idealną szóstką jest, jeśli chodzi o właśnie parametry. A jeśli chodzi o grę, no to też na pewno widać, że zawodnik jest z dużym doświadczeniem, widać, że grał w Chorwacji czy to w Czechach na dobrym poziomie. Nie ma problemu z kontrolą czy z prowadzeniem piłki, więc na pewno jest to dobry moment na to, żeby jeszcze zwiększyć rywalizację, żeby każdego zawodnika umiejętności polepszać, więc na pewno przyda nam się taka rywalizacja. No przyda nam się niewątpliwie, ale nie boisz się, że on cię ze składu wygryzie? Albo wtedy właśnie może na tę ósemkę byś zawędrował? No, jeśli chodzi akurat o rywalizację, no to myślę, że każdemu się przyda. Nawet jeśli bym wypadł ze składu, to jest to jeszcze większa motywacja do cięższej pracy i do tego, żeby po prostu na każdy trening dawać 100%, bo konkurencja czeka po prostu i jeśli się gdzieś tam powinien noga, no to po prostu automatycznie się wypada, więc trzeba być czujny przez cały czas, pracować na każdym treningu na 110%, żeby trener po prostu widział, że jestem w każdym momencie gotowy i żebym to ja wychodził od początku, a nie Diego. Jesteśmy na kilka dni przed meczem z Górnikiem Zabrze. Jesteśmy na pierwszym miejscu w tabeli, no ale mamy dwa mecze z rzędu niewygrane. Dlaczego nie wygraliśmy tych dwóch spotkań ostatnich? Co takiego się stało? Czego zabrakło? No, jeśli chodzi o ostatnie dwa spotkania, to tak remisy to były. Natomiast nie podchodzimy do tego tak, że nie wygraliśmy. Po prostu utrzymaliśmy dalej pasę bez porażki. To brzmi po prostu lepiej, że nie przegraliśmy już od 12 spotkań. Jakby była taka seria w zeszłym sezonie, to na pewno byśmy do ostatniej kolejki nie walczyli o utrzymanie. A to, że zaczęliśmy teraz z siedmioma meczami bez porażki w tym sezonie, a kontynuacja jeszcze jest z tamtego, no to tylko się cieszyć. Śląsk jest liderem i na to bym patrzył. A jeżeli chodzi o te dwa ostatnie mecze, to po prostu gdzieś brakło może skuteczności, trochę więcej koncentracji w defensywie i te wyniki mogły być zdecydowanie inne. Natomiast patrzę przez pryzmat tego, że po prostu jesteśmy liderem. Nie przegraliśmy od 7 meczy w tym sezonie, jeszcze kontynuacją z tamtego sezonu, więc 12 meczów bez porażki, dawno tego jeszcze czegoś takiego chyba w Wrocławiu nie było. Nie wiem, czy w ogóle w Ekstraklasie kiedykolwiek, szczerze mówiąc. Natomiast mamy mecz z Górnikiem. Macie jakiś pomysł na Zabrzan? Jeżeli chodzi o mecz z Górnikiem, teraz była przerwa na reprezentację, więc w pierwszym tygodniu poświęciliśmy i to regeneracji, i trochę cięższej pracy. Niektórzy tam zawodnicy mieli urazy, więc trzeba było po prostu trochę odpuścić, niektórym mocniej dokręcić śrubkę, więc dopiero od tego tygodnia przygotowujemy się na mecz z Górnikiem, a idziemy po prostu swoim cyklem, nie zmieniamy nic na Górnik, to
górnik ma się do nas dostosować, a nie my do górnika, więc jedziemy tam z przekonaniem, że wyjedziemy stamtąd 3 punkty. No to odważna deklaracja i ciekawe jest to, co mówisz, że to rywal ma się do Was dostosować, ale z Waszej gry, patrząc na Waszą grę, to wygląda tak, jakbyście oddawali jednak inicjatywę rywalowi, prawda? I pozwalali mu grać, no i nokautowali go na przykład kontrami. No tak to wynika z naszej gry, natomiast to my odnosimy zwycięstwa, czy to remisujemy na wyjazdach, więc to rywal się dostosuje pod nas, więc musi prowadzić grę atakiem pozycyjnym, my gdzieś kontrujemy, ale to my narzucamy swój styl gry, a nie rywal narzuca nam go. Mało sytuacji podbramkowych. Ja szukam troszeczkę minusów, bo wszyscy jesteśmy w dużej euforii, że Śląsk prowadzi. Natomiast no, małe sytuacji podbramkowych, ze statystyk to wynika, stwarzamy ich prawie najmniej w lidze, co ciekawe. Skąd to się bierze? Z tego właśnie styl, jaki prowadzimy, to, że czekamy na kontrę, gdzieś ten atak pozycyjny nie jest naszą mocną stroną, więc staramy się po prostu wyeksponować naszą kontrę, gdzie w tym jesteśmy najlepsi. Mamy bardzo szybkie skrzydła, które chyba są najszybsze w lidze, więc po prostu wykorzystujemy nasze atuty. Jeśli byśmy dostosowali taktykę, na przykład atak pozycyjny, gdzie nie czujemy się w tym dobrze, to gdzieś nasze wyniki nie byłyby na pewno tak dobre, jak są do tej pory, więc jeżeli chodzi o to, no to wydaje mi się, że robimy po prostu, robimy w 100% to, co powinniśmy robić. Wiesz, z kim zagramy tam około 20 października? Wydaje mi się, że z Rakowem Częstochowa. Z Rakowem Częstochowa, no, z klubem, z którego do nas przyszedłeś, zabije mocniej serce? No, jeśli chodzi o Raków, to na pewno na samym początku, jak pojawi się terminarz, to patrzyłem, kiedy tylko zagramy z Rakowem i z Piastem Gliwice, to są dwa kluby, w których wcześniej po prostu grywałem, więc na pewno. No, szkoda, że ten mecz jest w poniedziałek, akurat, bo już terminarz wyszedł, ale to nie ma żadnego znaczenia. Wydaje mi się, że po prostu tak jak dotychczas podchodziliśmy do każdego meczu podobnie, ja też będę się starał do tego meczu podejść tak jak do każdego innego. A będziesz się cieszył, jak załóżmy strzelisz gola? Bo niektórzy piłkarze, prawda, demonstracyjnie się nie cieszą, jak strzelą gola klubowi, z którym są tam emocjonalnie w jakiś sposób związani. To znaczy, ja już jestem po swojej pierwszej debiutanckiej bramce, więc jakbym strzelił debiutancku na Rakowie, no to na pewno ta radość byłaby trochę inna, ale jeżeli naprawdę bym strzelił, no to z szacunku do tego, że byłem w tym klubie, że dzięki niemu jestem w tym miejscu, w którym jestem, mógłbym się nie cieszyć. Bo dodajmy telewizom, że Kuba przyszedł do nas z Rakowa i Raków nie robił żadnych problemów z tym transferem, bo powiedział: OK, Kuba, rozwijaj się, idź do Śląska, dajemy Ci zielone światło. To jest godne pochwały zachowanie działaczy klubu Częstochowy. Ale ja chciałem Ciebie zapytać o trenera Papszuna, bo to jest trener, który czasami się przewija w kontekście, dawniej się przewijał w kontekście zatrudnienia w Śląsku, nawet w Legii. Mówi się o nim, że jest takim trenerem nowej szkoły. A ostatnio przeczytałem nawet takie informacje, że jest kilkaset rozwiązań na rzut rożny, rzut wolny. Ile w tym prawdy? Jak można mieć tyle możliwości rozegrania rzutów rożnych? Tak, jeśli chodzi o Raków, to na pewno trener Papszun jest bardzo dobrym trenerem. Moim zdaniem zajdzie bardzo wysoko, jeśli chodzi o realia polskich trenerów. Nie wiem, czy może kiedyś otrze się o reprezentację, ale natomiast tego bardzo życzę. A jeżeli chodzi o te stałe fragmenty, zgadza się, to tutaj prowadzi asystent trenera, Maciek Kędziorek. No, to jest jego działka i on jest tylko i wyłącznie praktycznie na tym skoncentrowany. Te stałe fragmenty są jedną z najsilniejszych broni Rakowa, gdzie oni praktycznie połowę bramek strzelają po stałych fragmentach. Mają do tego też wykonawców, jak Tomek Petraszek, prawie 2 metry wzrostu, więc jest na kogo bić te stałe fragmenty. Przed każdym meczem często była taka książka A4, gdzie tam po 20-25 kartek, 30, trzeba było się nauczyć, w którym miejscu stać, gdzie pobiec, żeby dany stały fragment gry wychodził. Zawsze 2 dni przed meczem, około 45 minut trwał trening samych stałych fragmentów. Więc tych rozwiązań było naprawdę mnóstwo. Czasami po prostu w trakcie meczu zapominał się, gdzie miał się stać, bo było aż tyle po prostu. No właśnie, może to troszeczkę utrudnia z drugiej strony piłkarzowi życie i grę już w meczu. Z jednej strony może jest tego za dużo, ale z drugiej przeciwnik nie wie, na co ma się nastawić. Czy to będzie krótki stały fragment, czy długi, czy strzał, czy podanie, więc różnorodność jest bardzo duża i możliwość zaskoczenia przeciwnika również.
Wspominałeś, że grywałeś w Gliwicach. Ty tam się nie doczekałeś, zdaje się, debiutu w pierwszym składzie. Byłeś w kadrze, ale teraz w Gliwicach jest twój młodszy brat Mikołaj. Dobrze mówię? Jest jeszcze w Piaście? Był w Piaście, już nie jest w Piaście. Jest w Ruchu Radziąków. Jest teraz w Ruchu Radziąków. Kibice proszę, żebyś coś o nim powiedział. No i zwracają się z pytaniem, czy on może przyjdzie do Śląska. Jeśli chodzi o mojego brata, to tak jak ja rozpoczynał przygodę w Piaście, spędził tam dłuższy okres swojej przygody, tak jak ja. Ja 9 lat, brat chyba trochę krócej. Ale brat jest 5 lat młodszy, zdaje się, tak? 4. Tak, 4. Ma teraz 18 lat, więc rok temu pojawił się w piłce seniorskiej w trzeciej lidze w Ruchu Radziąków. Stawił tam pierwsze kroki, ocierał się o tą piłkę seniorską, bo tak to można powiedzieć, jeszcze na poziomie półamatorskim. Wydaje mi się, że miał dobre wejście, jeśli chodzi o trzecią ligę. Szkoda, że ta drużyna niestety spadła z trzeciej do czwartej. I teraz występuje w czwartej lidze w Ruchu Radziąków. Ma już 2 bramki strzelone w tym sezonie, więc cieszy to, że się rozwija, że gdzieś tam zdobywa te doświadczenie. A jeżeli chodzi o jego przyszłość, no to była jakaś tam rozmowa z Dariuszem Sztylką na temat przyjścia do Śląska, natomiast nie uważam, że to był jeszcze taki moment, żeby gdzieś tutaj brat może jego umiejętności albo charakter pozwoli na to, żeby się przebić do drużyny Śląska. Może było to w kontekście rezerw, ale trzecia liga, rezerwy, a drużyna seniorska trochę się różni, więc woleliśmy z bratem, żeby został po prostu tam w Radziąkowie. Czyli jest pod lupą i niech spokojnie się jeszcze rozwija w Ruchu Radziąków i zobaczymy w najbliższej przyszłości, jak to wyjdzie i czy Śląsk będzie nadal zainteresowany. No ciekawe, to byłby ciekawy transfer, życzę Ci tego. Na pewno fajnie było zagrać raz jednej drużyny z bratem na boisku. To było coś ciekawego, a tym bardziej, że w Śląsku już kilku braci grało razem. Dokładnie tak, i to z sukcesami, i to ogromnymi na dobrą sprawę. Mieliśmy i bliźniaków Gikiewiczów, i bliźniaków Paiszao, prawda? Machaje chyba jeszcze byli z tego, co kojarzę. Tak, no aczkolwiek chyba ten młodszy się nie doczekał debiutu. Zgadza się. Ale no, w Śląsku jest taka rodzinna tradycja i miejmy nadzieję, że będziesz ją z bratem kontynuował, o ile nie odejdziesz do innego klubu, bo też no, kibice zwracają uwagę na to, że ty jesteś czasami jednym z najlepszych zawodników na placu. Jesteś bardzo młody jeszcze, bardzo młodym piłkarzem, no więc siłą rzeczy znajdujesz się pewnie w notatnikach skautów. To z tobą się już ktoś kontaktował, żeby zmienić barwy klubowe w ostatnim czasie, czy jeszcze nie? Myślę, że patrząc przez pryzmat zeszłego sezonu, no to ciężko, żeby ktoś się kontaktował. Walczyliśmy do końca o utrzymanie, więc nasza gra nie porywała ani kibiców, ani na pewno skautów. Widać było, kto odszedł w tym okienku i to był Kuba Słowik, czyli gość, który się mógł po prostu wykazać, bo tyle sytuacji mu stwarzaliśmy do tego, więc ja nie patrzę przez pryzmat tego, że chciałem młodyć, po prostu chciałem się dalej rozwijać w Śląsku. Zagrałem tylko w zeszłym sezonie 27 meczy, w tym chciałbym trochę więcej, bo to jest przede wszystkim najważniejsze, żeby grać, żeby się zapisywać do tych notatników skautów, natomiast w perspektywie czasu wiadomo, że każdy chciałby zrobić krok w przód, iść gdzieś do lepszej ligi na zachód i posmakować tej większej piłki. A jaka liga jest twoją ulubioną? No szczerze powiedziawszy, zawsze interesowałem się ligą angielską, natomiast wiadomo, że teraz jest modny bardzo kierunek włoski, stawiałem na Polaków, więc co przyszłość pokaże, to zobaczymy. A reprezentacja Polski? W młodzieżówce grałeś, to nie raz czy dwa, zdaje się, prawda? No, każdy chyba młody piłkarz marzy o tym, żeby zagrać z orzełkiem na piersi. Pytam się o to też Damiana Gąski. A jesteś realistą, ale jest szansa, że kiedyś Kuba Obojko zagra w reprezentacji Polski? Moim marzeniem, zanim jeszcze przychodziłem do Śląska, grałem w Rakowie, było się w ogóle pojawienie w jakiejkolwiek kadrze młodzieżowej. Udało mi się zrealizować ten cel, bo nigdy wcześniej jako junior, jako trampkarz nie byłem powołany do żadnej kadry, a kilku kolegów z mojej drużyny było, jak na przykład Patryk Dziczek, gdzie teraz jest już wiadomo we Włoszech. Zazdrościłem mu bardzo tego. Pojawiło się powołanie do reprezentacji U20, debiut z orzełkiem, no coś pięknego, naprawdę spełnienie dziecięcych marzeń, żeby zagrać z orzełki na piersi, usłyszeć hymn i to jeszcze grając na boisku, gdzieś tam wygrywając. W młodzieżówce też miałem jakiś tam epizod krótki, bo krótki, ale do końca liczyłem na to powołanie trenera Michniewicza, natomiast trener zdecydował inaczej. Mówi się trudno. Może tak miało być po prostu, a jeżeli chodzi o pierwszą reprezentację, no to jeszcze trochę melodia przyszłości. No, widać, że środek pola jest nawet dość mocno obsadzony, patrząc pod kątem tego, że jest Krychowiak, Zieliński, Klich, Żurkowski, Dziczek po drodze, więc tych zawodników jest dość sporo i
i rywalizacja jest na pewno dość duża. Okej, to już kończąc, ostatnie pytanie, tylko konkretna odpowiedź już bez argumentacji. Który Śląsk będzie na koniec sezonu? W Górnej Ósemce. Dobra, krótko i na temat. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był Kuba Bojko, Śląsk Wrocław. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Sponsorem programu jest restauracja Pergola, niezwykłe miejsce z najlepszym widokiem na wrocławską fontannę multimedialną.